Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makiniusza, przed wami kolejny odcinek serii Let's Play Mario plus Rabbids Kingdom Battle, oczywiście na konsolę Nintendo Switch. I moi drodzy, w przerwie pomiędzy nagrywaniem poprzedniego odcinka a tego odcinka sprawdziłem sobie nagranie, czy może przez przypadek nie nacisnąłem Quit Chapter. Nie, moi drodzy, na pewno tego nie zrobiłem, więc tutaj jestem tego absolutnie pewien, ale zdążyłem, słuchajcie, zobaczyć na forach internetowych, czy faktycznie tak się powinno zdarzyć. Odpowiedź brzmi: od momentu, kiedy mamy rozdział 4.6 Reunited i kiedy czwartą postacią jest Spawny i chodzi z nami, i nie tylko kiedy Spawny z nami chodzi, ale też kiedy mamy Toada pod swoją opieką, istnieje szansa, że kiedy wyjdziemy do zamku księżniczki Peach, to gra z jakiegoś powodu uzna, że ostatni checkpoint był nieprawidłowo wytworzony, ponieważ mamy 4, a nie 3 postaci, i rozpocznie cały rozdział od nowa. Więc to jest bug. I to taki, który powinien być już załatany dawno temu, bo to nie tylko chodzi o Spawniego, ale również o Toada, którego pamiętajcie, że w drugim świecie chodziliśmy z nim i Toad był czwartą postacią i wtedy udało nam się cały rozdział przejść za jednym zamachem, więc dlatego może tego błędu nie zauważyłem, ani też nic się nam nie zbagowało w postaci tej wspaniałej nie rozgrywki, tylko tej wspaniałej zagadki, którą mieliśmy przed sobą. Nic tak naprawdę się takiego wtedy nie stało, więc tak właściwie nie mieliśmy nawet jak zaobserwować, czy ten błąd istnieje, czy też nie. Zróbmy dokładnie to samo. Dokładnie tą samą walkę, słuchajcie, jeszcze raz zaimplementujmy i zobaczmy, co tak naprawdę w tej walce się nam tutaj podzieje. Heroes in range, super effect 100%, mamy 100% szans na super efekt, super. To akurat mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Zacznijmy od Curling Peach i zróbmy dokładnie to samo, co robiliśmy wtedy. Przepraszam was bardzo, że będziemy musieli powtórzyć całą tą walkę, ale moi drodzy, niestety wygląda na to, że najzwyczajniej w świecie nie mamy innego wyjścia, bo gra się zbagowała i to jest rzecz, która nie tylko nam się zdarzyła w czasie rozgrywki, ale też innym graczom. W trakcie rozgrywki zdarzyła im się również tego typu przypadłość. Że no niestety, ale gra stwierdziła, że zacznie działać w zupełnie inny sposób niżli powinna. I to w jakiś sposób, no w sumie to w żaden sposób gry nie usprawiedliwia, ale no jest troszeczkę, że tak powiem, troszeczkę niefajne, kiedy gracie, tak, i nagle okazuje się, że z jakiegoś powodu nie możecie kontynuować gry, bo gra się zbagowała. To są najgorszego typu, moim zdaniem, bugi, i one powinny być w pierwszej kolejności zawsze eliminowane, bo faktycznie, jeżeli ten bug przeszkadza nam w ukończeniu gry, no to najzwyczajniej w świecie mamy dość spory problem. Dobra, robimy dokładnie to samo. Troszeczkę inaczej teraz rozpoczęliśmy tą walkę. Czy ktoś jeszcze ma jakiś ruch? Nie ma nikt więcej żadnego ruchu. Troszeczkę inaczej rozpoczęliśmy tą walkę, bo tak jak widzicie, o wiele mniej życia ma w tym momencie nasz drogi tutaj niemilec, zwany dalej wspomagaczem. Trochę inaczej też widzę, że Walkirie atakują, ponieważ biorą za cel zupełnie inną postać. I dobra, mniej więcej atakują dokładnie tak samo. Jeszcze został tylko ten niemilec. No i teraz zobaczymy, jak RNG, czy też randomizer zadziała, ponieważ Mario zostanie po raz kolejny zaatakowany i tym razem weszły w niego wszystkie efekty, które wejść w niego nie powinny poprzednio. Dobra, Zobaczmy, jak to teraz zadziała. Zadziała to w taki sam sposób jak poprzednio. To znaczy, przeniesiemy kurlik Peach do tego miejsca, czy nawet moglibyśmy... Nie, tu przeniesiemy ją, tak? Jak wtedy ją przeniesiemy, nie będzie, że tak powiem, nie będziemy kombinować. No i oczywiście tego Pikabu zlikwidujemy, dostaniemy złoty strzał, nie dostaniemy złotego strzału, czyli wyrównała się ilość złotych strzałów, można by było powiedzieć. Spawniego oczywiście sobie przesuniemy, tylko w pierwszej kolejności... W pierwszej kolejności, co my teraz zrobimy? Musimy przenieść naszego drogiego Yoshiego. I tak też zrobimy. Yoshi w pierwszej kolejności tutaj zostanie przeniesiony. Oczywiście, że moglibyśmy tak zaatakować, ale tak nie zaatakujemy. Zrobimy za to coś takiego. Mario zaatakuje tutaj. 130, pięknie. Grunge Metal. Dobra. Zrobimy to w taki sposób. Pięknie. Trochę inaczej się teraz zachowują, słuchajcie, te Walkirie i po prostu w tym tkwi cały w tym momencie problem, że troszeczkę inna Walkiria, że tak powiem, tutaj nałożyła ten efekt tarczy i przez to też troszeczkę to inaczej wszystko zaczęło ze sobą współdziałać. No jedyne, co możemy teraz zrobić, to przenieść Spawniego znowu w to samo miejsce, tak jak poprzednio. No niestety. No i nie pozostaje nam nic innego, jak przełączyć się na turę przeciwnika. Mieć nadzieję, że Walkirie nie zaatakują w pierwszej kolejności naszego drogiego... Piękny złoty strzał, naprawdę. Teraz jeszcze ta Walkiria. O tak! Pierwszy strzał, teraz... Fajnie by było, gdyby był drugi, ale niestety drugiego strzału nie było. Krytyczne i... O, wyeliminowaliśmy nawet szybciej wszystkich przeciwników. Chwali się to. Naprawdę zacna, że tak powiem, zmiana. Teraz jakbyśmy chcieli to wszystko przesunąć? Przesuńmy Spawniego dokładnie w taki sam sposób, jak przesunęliśmy go wcześniej, moi drodzy. No i tutaj pozmieniajmy troszeczkę tych naszych bohaterów, przesuwajmy w troszeczkę inny sposób, żebyśmy, wiecie, żebyśmy mogli tutaj jakoś nadgonić to wszystko. Mario, ciebie, mój drogi, też chciałbym jakoś tak blisko. Czekajcie, zobaczmy, jak nasza Kurlik Peach jest w stanie wszystkich naprawić. No jest w stanie Mariana naprawić, jeżeli ten znajdzie się na przykład tutaj. Spróbujemy to troszeczkę wykorzystać, tak? Że możemy to w inny sposób... Aha, Yoshiego nie złapiemy. Wstrzymamy się w takim razie z tym healem, można by tak to było nazwać. Tura przeciwnika. Troszeczkę poprzestawialiśmy sobie naszych bohaterów. Oczywiście Walkirie znowu zrobią dokładnie to samo, co poprzednio. Ta przejdzie tutaj, teraz ta odbije się od niej i stanie przy tamtym pełnym bloku. Oczywiście, że tak, więc AI nie robi absolutnie niczego nowego. Nasz drogi Spawny troszeczkę oberwał, ale to nie feller, bo będziemy w stanie go tutaj w jakiś sposób zmontować i będziemy w stanie mu w jakiś sposób pomóc. Zacznijmy od tego, że... Jak byśmy chcieli to zrobić? Kurlik Peach przejdzie tutaj. No, tu będzie... Powiedziałbym, że bezpieczna, ale nie do końca, ale może być. Może być, bo w tym momencie uleczymy wszystkich naszych bohaterów. I to jest ok. Teraz Spawny. Spawny przesunie się w to miejsce, tak jak poprzednio. Będzie mógł się tam skryć. Następnie Super Chance od Yoshiego sobie użyjemy. Następnie nasza droga Kurlik Peach zaatakuje w taki sposób. Tutaj zakleimy tom. Wspaniale. Jak ja się cieszę, że Wszystko działa tak, jak ja sobie tutaj wymarzyłem. Zaatakujemy tamtą Walkirię zaatakujemy. Następnie odbijemy się. No i staniemy sobie w tym miejscu, tak. Staniemy sobie w tym miejscu. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego ten atak jest w zwolnionym tempie. Halo? Halo, gro? Dlaczego to było zwolnione tempo na cały ten atak? Gra już zaczyna naprawdę nie ogarniać. Halo? Poczekamy sobie, moi drodzy. No, tak sobie poczekaliśmy, że aż wcale nie poczekaliśmy. Dobra. Mamy 50%, żeby trafić w tamtą. Dobra, próbujemy. Za dużo to nie zmieni. Jedynie co... A, mogliśmy przesunąć Mariana. Welp, mówi się trudno. I żyje się dalej. Możemy zrobić teraz coś takiego co najwyżej i przesunąć się tutaj. Pięknie. Naprawdę pięknie. Szkoda tylko, że zmarnowałem ten atak niepotrzebnie. No i tura przeciwników. Spawny jest bezpieczny. Za dużo to tutaj się więcej nie stanie. Co najwyżej nasi bohaterowie troszeczkę oberwą. Nic poza tym. Spawny jest bezpieczny. Spawny jest bezpieczny. O niego się nie martwię, słuchajcie. Absolutnie się nie martwię. Poszło nam troszeczkę gorzej niż za pierwszym razem. No ale takie są uroki, jak powtarzamy różnego typu walki. To naprawdę takie są uroki tego wszystkiego. No i... Słuchajcie, zamiast walczyć i zamiast tutaj jakoś zdobywać dodatkowe życie... Poczekajcie, czy... Właśnie, Kurlik Peach ma tutaj parę asów w zanadrzu. Może jeszcze się, że tak powiem, zemścimy troszeczkę na tych przeciwnikach. Haha, tak to nazwijmy sobie. 50 obrażeń, 50 obrażeń, wspaniale. Zemścimy się troszeczkę na przeciwnikach. Ty, mój drogi, załatwisz tego. Tą Walkirię powinienem powiedzieć. Kolejny złoty strzał. Może być, oczywiście. Tak to zakończmy i przejdźmy z Spawnym dalej i ukończmy tą bitwę w 5 z 6 tur, więc poszło nam w sumie tak samo, jeżeli chodzi o ilość tur. Progress saved. I teraz niech mi nikt nie wmawia, że progres się nie zapisał. Progres się zapisał. Czyli teraz, jeżeli byśmy wyszli Quit to Peach Castle, powinniśmy zaczynać w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Jednakowoż z jakiegoś powodu to się nie zapisało i z jakiegoś powodu gra uznała, że nie, to tak nie zadziała. Sorry, ale to tak nie może być. No dobra, przesuńmy wszystko. Spróbujmy przynajmniej to poprzesuwać w taki sposób, żeby zobaczyć, gdzie to przejście będzie. Zróbmy teraz coś takiego. Dobra, przesunęliśmy o jedno. Może być. Tu przejście jako tako, słuchajcie, mamy. No, powiedzmy, że mamy, tak? Tu sobie możemy porozbijać, co jest możliwe do rozbicia. I tu nie przejdziemy. Więc teraz wypadałoby przesunąć czerwone. Przesuniemy czerwone o 2. Raz i 2. Dobra. Czerwone przesunięte o 2. Super. Zastanawiam się, jak to zrobić teraz z tym wszystkim. Czerwone jest przesunięte o 2, więc nie wejdziemy tutaj z powrotem. To zielone, chyba, słuchajcie, widzę rozwiązanie. To zielone, na którym teraz jesteśmy, powinno być przesunięte o 1 w prawo. Żeby coś tutaj zdziałać. Jeżeli zrobimy tak i zrobimy tak, to w tym momencie mamy tak w miarę wszystko przesunięte. Ok. No teraz czerwone. Tu. I widzicie, i tu już mamy za daleko. Tu już troszeczkę za daleko polecieliśmy. Chyba że jesteśmy w stanie teraz wyjść. Jesteśmy teraz w stanie wyjść. Okej. Zielone. Prawie. Dobra. Udało się. Mamy przejście tędy. Jesteśmy w stanie dotrzeć aż tutaj. Czyli teraz... Teraz powinniśmy przesunąć czerwone, tak aby dało się wejść. Da się teraz wejść. Ok. Czyli mamy przesunięte czerwone i prawie mamy przesunięte zielone. Teraz musielibyśmy przesunąć... Jakby to przesunąć? Musimy przesunąć zielone. Raz. I dwa. I teraz, słuchajcie, powinniśmy mieć dojście tutaj. Okej. Gra nam pozwoliła wyjść, czyli cały ten tutaj misterny plan udało nam się przejść, ale potrzebujemy tej słuchajcie, tej statuetki. Więc teraz, jeżeli ma to zadziałać, to powinniśmy to troszeczkę przesunąć i powinno to zadziałać, właśnie. I będziemy mieli teraz statuetkę. Super, dobra. O to chodziło, słuchajcie. O to chodziło od samego początku, można by było powiedzieć. Przesuńmy to. I mamy trójwymiarowy model. Mecha Junior. Super, to mi się podoba. Czy coś tutaj znajdziemy, takiego dodatkowego? Czy raczej nie? Zobaczmy. Tu się otworzyło, czy z tyłu się otworzyło? Z tyłu też się, słuchajcie, otworzyło. Dlaczego mówię, czy z tyłu się otworzyło, czy nie? Ano dlatego, moi drodzy, że jeżeli pójdzie dobrze, jeżeli ja to sobie dobrze wykombinowałem, to teraz, jeżeli będziemy przesuwać zielony odpowiednio, dokładnie przesuniemy sobie o dwie pozycje, to teraz będziemy mogli sobie wejść tędy i zdobędziemy tego grzybka, który podniesie nam ilość życia u wszystkich naszych bohaterów. A kilku bohaterów, no nie oszukujmy się, potrzebuje tego dodatkowego życia. No i została tylko Curly Peach, która nie ma do końca maksymalnego poziomu życia, ale to tam nie problem. Jesteśmy w stanie te parę punktów przetrwać. Nic nam się nie powinno przynajmniej stać. I zobaczcie, gdyby to zadziałało od samego początku, gdybyśmy się nie zablokowali w tej zagadce, to już bylibyśmy w kolejnym rozdziale, może nawet kończylibyśmy kolejny rozdział. Ciężko jest tak naprawdę tutaj coś więcej powiedzieć. Czy my to możemy przesunąć? Jasne, że możemy to przesunąć. I pytanie tylko brzmi, co to nam da? To nam dało dostęp do jakiejś kolejnej mini lokacji. O, i przy okazji kurliki, które kąpią się w lawie. Look at them! Life's a blah beach. A? Czyli spójrzcie tylko na nich. Życie jest takie błahe. Tak, bo kurliki mówią bła. Tudzież nie wiem, nie jestem w stanie wydać tego dźwięku sam z siebie, więc sorry za to. Tu mamy przejście kolejne. I teraz pytanie brzmi, czy to jest droga, którą iść powinniśmy. To nie jest droga, którą iść powinniśmy, to jest droga do bonusu. Reaper of Moles, czyli zabójca kretów. Nowa karta Tarota. No okej, zobaczmy, czy to rzeczywiście nas zaprowadzi do jakiejś bonusowej lokacji, czy raczej nie. Oczywiście tutaj nie zdobędziemy tej skrzynki, bo skały. Skały, których nie możemy rozkopać, z tego względu, że nie posiadamy jeszcze odpowiedniej zdolności, którą dopiero zdobędziemy po zakończeniu tego rozdziału. Mushroom Tunnel, czyli tunel, muchomorowy tunel, nowy artwork, który jest dostępny w naszej galerii. I tak, moi drodzy, my sobie wszystkie artworki, bo kiedyś to obiecałem, ale jakoś do tego nie podszedłem, zrobimy sobie jeden taki dodatkowy odcinek przed rozpoczęciem naszej przygody w Donkey Kong Adventure. Zrobimy sobie, słuchajcie, taki jeden bonusowy odcinek, w którym to... Wow, to wygląda naprawdę nieźle, ten wielki grzyb. Nieźle. My sensors tells me that the mushroom slime is either deadly poison or candy. Too bad you can't lick it to find out. A to jest mądry żart. Bo wiecie, w świecie Mario wszystko jest albo trucizną, albo jest cukierkiem. Zobaczcie w innych grach, gdzie macie na przykład jakąś sodę rozlaną. Na przykład w New Super Mario Bros. U. O, słuchajcie, jak pamiętacie w Strasznym Lesie, jak byliśmy, to była rozlana soda i do niej nie można było wskoczyć, ponieważ działała dokładnie tak samo jak lawa, to znaczy zabijała nas na miejscu. I tak samo może być, czyli to zielone, niebieskie, przepraszam was za to, to niebieskie, to jest śluz z grzybów. I zgodnie z tym, co mówi Bipo, moje sensory podpowiadają mi, że ten śluz grzybowy jest albo śmiertelną trucizną, albo cukierkiem. Szkoda, że nie możesz polizać i się dowiedzieć, tak, bo jeżeli byśmy polizali, to jeżeli to by była trucizna, no to to by się źle dla nas skończyło, chociaż może Mario miałby w zanadrzu jeszcze jakieś dodatkowe życie, tak patrząc na naszego drugiego Mariana. Ja się napiję, słuchajcie, herbatki, wejdźmy do tej walki, zobaczmy, co tak naprawdę gra od nas będzie chciała. I mamy odeskortować Spawniego. Po raz kolejny. I widzę, że mamy... Wow, kamera taktyczna. Naprawdę chciałbym zacząć kamerę taktyczną w tym momencie. Moja kamera taktyczna podpowiada mi, że mamy sporo przeciwników, z którymi coś trzeba będzie zrobić. Tu nie dostaniemy się inaczej, jak tylko wskakując. Przydałoby się tutaj umieścić naszego drugiego przyjaciela, zwanego dalej Yoshim, i tu zrobić, słuchajcie, pogrom, dosłownie, i przenosić. Zrobić pogrom w tym miejscu. Tyle, że jeżeli my go tutaj wepchniemy, to będziemy w bardzo, ale to bardzo kiepskiej sytuacji. Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja tak czy siak jest dość licha, bo niestety Spawny będzie musiał biec dołem. Ale zostawiłbym tych bohaterów, albo podmieniłbym Kurlik Peach. Właśnie. Czekajcie, no. Chciałem podmienić Kurlik Peach na Peach, ale wtedy tracimy naszego Yoshiego. A to Yoshi jest tutaj tak jakby głównym rozgrywającym. Jaka jest druga broń Yoshiego? Dobra, nie mamy żadnej innej dodatkowej broni dla Yoshiego, więc tak naprawdę mamy uzbrojonego go w najlepszy zestaw broni. Zobaczmy, co mamy u Kurlik Peach. U Kurlik Peach mamy sporo nowych broni. I Honey Damage, czekajcie, mamy zaekwipowany. Mamy od miodu, tak? Czyli moglibyśmy zainwestować w ten Run for the Hills. Kto żyw, niech ucieka, tak można to przetłumaczyć. The hills are alive with the sound of your enemies suffering. Wzgórza żyją. dźwiękiem cierpienia twoich przeciwników. Troszeczkę mielibyśmy lepszy output naszej, słuchajcie, siły i w sumie przy takiej ilości, no jak one się nazywają, przy takiej ilości obrażeń to jest nawet, słuchajcie, w miarę logiczne. Mario, masz nową broń. Nie, nic konkretnego, co by nam się przydało tak naprawdę. I kogo byśmy jeszcze chcieli? Na primary tutaj i Mario chyba primary ma nową, czy mamy jakąś lepszą? Mamy jakąś lepszą i ona jest dobra przeciwko Walkiriom. No i oczywiście, zainwestujemy w nią sobie. Carpe Diem, czyli zamiast Carpe Diem mamy Carpe Diem, czego nie wiem jak przetłumaczyć na tak dokładny polski, bo to jest, wiecie, gra słowna. Zamiast Diem mamy Diem, czyli chwytaj śmierć albo chwytaj umieranie. Tak by można to przetłumaczyć, ale to traci sens, ta gra słów. The ornamental light gun symbolizes love, friendship, and crushing your enemies faster than a pound full of carp can eat a watermelon. Pound full of carp can eat watermelon. Czyli ten zdobiony ornamentami ta zdobiona ornamentami laserowa spluwa symbolizuje miłość, przyjaźń i rozkwaszanie i zbijanie na kwaśne jabłko twoich przeciwników szybciej niż jeziorko pełne karpiów zjada całego arbuza. Piękne porównanie, naprawdę piękne, jestem z niego dumny. I oczywiście kupimy sobie tego Carpe Diem. Ta broń jest lepsza od tego, co mieliśmy, a przy okazji jest dobra przeciwko Walkiriom, czyli prawdopodobnie każdy z przeciwników będzie w jakiś sposób się... każdy z naszych bohaterów będzie w jakiś sposób się uzupełniał nawzajem. No dobra, no to przejdźmy już do samej walki. I zobaczmy, jak to będzie. Empower, zacznijmy od tego, że Mario użyje Empowera, bo to najbardziej nam się przyda, a następnie... słuchajcie, jeszcze użyjemy Super Chance naszego drogiego Yoshiego, ponieważ to jest nam w stanie w jakiś sposób tutaj dopomóc. Okej, zaczynamy od Mariana, którego przesuniemy jak najdalej, słuchajcie, się da. Oczywiście nie jesteśmy w stanie chyba żadnego z przeciwników zaatakować w tym momencie. Następnie pytanie jest o Yoshiego. Yoshi, czy jeżeli odbijesz się, to jesteś w stanie tutaj jakoś coś zrobić tym przeciwnikom? Odpowiedź brzmi tak, jesteś w stanie im nawet sporo zrobić. Tylko że Yoshi, z tego co widzę, jest w stanie dobiec. Dokąd jesteś w stanie aż dobiec, drogi Yoshi? Yoshi jest w stanie dotrzeć aż tutaj. Dokąd może dotrzeć Kurlik Peach? To mnie interesuje, bo jeżeli Kurlik Peach jest w stanie dotrzeć do tego samego miejsca, to Mariana mogliśmy wysłać tutaj. Innymi słowy, zrobimy restart bitwy, bo interesuje mnie ten pierwszy ruch w tym momencie. Widzę, że mogłem go rozegrać inaczej i rzeczywiście by zmieniło to zupełnie moje podejście. Zrobiłbym dokładnie to, co chciałem zrobić od samego początku w tej bitwie. Oczywiście mamy eskortować Spawniego. Fajnie by było, gdybyśmy mogli to pominąć. Ciekawe, co to jest extra health. A, to jest ten easy mode tak naprawdę. Ekstra dodatkowe życie, które moglibyśmy w tym momencie sobie dodać. Dobra, Empower aktywujmy jako pierwsze. Następnie Yoshi aktywuje Super Chance na naszych bohaterach, tutaj wszystkich. I zacznijmy od słuchajcie, ruchu Kurlik Peach, która podejdzie aż tutaj, troszeczkę się wystawi, ale moi drodzy, w tym szaleństwie jest metoda. Ponieważ jeżeli Kurlik Peach podejdzie w to miejsce, to nasz drogi Yoshi jest w stanie podejść do Kurlik Peach i troszeczkę dalej skoczyć i ukryć się w tym momencie za tą barierą, co było dla mnie, co chciałem zrobić od samego początku. Tylko że nie byłem w stanie tego zrobić. No i super. A co jeżeli zrobimy coś takiego? Możemy wyeliminować trzech i sobie zadać troszeczkę obrażeń. Dobra, możemy to zrobić. No. Piękny strzał. Piękny strzał, naprawdę. Mości mi lordzie, to było genialne. Nie, to nie było genialne. Kurlik Peach. Jesteś w stanie w niego trafić? Nie jesteś w stanie w niego trafić. Spróbuj, bo i tak nie możesz trafić w nikogo innego. Jeżeli go trafisz, to fajnie by było. Nie trafiłaś? Też dobrze. Mario. Mój drogi Mario. Ty wejdziesz do tej rury i ukryjesz się w tym miejscu. Będziesz robił za ruchomy cel, że tak powiem. Taki konkretny ruchomy cel. Możemy próbować strzelać i... Wow, udało się. Naprawdę się udało. Kurlik Peach użyje tarczy, bo mówię, też będzie takim ruchomym celem, jeżeli mógłbym to tak ładnie nazwać. A nasz drugi Spawny przeniesie się najbliżej, najdalej jak może. Zostali nam trzej przeciwnicy, z którymi musimy sobie w jakiś sposób poradzić i widzę, że nasi przeciwnicy postanowili zrezygnować z przewagi wysokościowej na rzecz ostrego zbliżenia się do nas. Masz 100% szans, żeby nas trafić. No to mi się akurat bardzo, ale to bardzo nie podoba. I teraz kolejny, który będzie mógł nas zaatakować. 100% szans masz, żeby nas zaatakować? Oczywiście, że tak. To mi się bardzo nie podoba, tak jak już wspomniałem. No ale dobra. Mamy troszkę więcej rzeczy, które będziemy teraz mogli zrobić. Zacznijmy od tego... Nasza droga Kurlik Peach będzie mogła zadać obrażenia tym dwóm gagatkom. Od tak po prostu, więc proszę bardzo. Piękne obrażenia. Wspaniałe. Nie mogą się przeciwnicy w tym momencie poruszać. Bardzo, ale to bardzo mi się to podoba. I teraz jak my to zrobimy? Kurlik Peach mogłaby się przesunąć tutaj. Jednego z tych dwóch gagatków byśmy wtedy zlikwidowali. Jeżeli przesuniemy cię tutaj, to mam taką cichą nadzieję, że uda ci się naszego drogiego Yoshiego uzdrowić w jakiś sposób. Bo to jest dość ważny aspekt tego, co chciałem tutaj zrobić. Chciałem uzdrowić naszego Yoshiego i ciebie, droga Peach, i udało się nawet, słuchajcie, to zrobić. Teraz tak. Zeskoczmy sobie. I zróbmy coś takiego. Zadamy obrażenia dzięki temu obydwóm tym gagatkom. Jeden z nich oczywiście będzie mógł w jakiś sposób tutaj jeszcze się wybronić. Oj, nie udało się. Dobra. Eggbiter. Przecież Eggbiter powinienem powiedzieć. Ubijacz jaj. Spawniego przenieśmy tutaj. Nie powinna stać mu się krzywda. No i Mario. Mario mógłby zacząć się wycofywać, ale tego nie chcemy zrobić, ponieważ Mario ma dogodną pozycję i jest w stanie użyć Hero Sighta. Jeżeli któryś z przeciwników postanowi sobie po prostu podejść do naszego drogiego... Spawniego, oberwie od Mariana, ale w pierwszej kolejności oberwie też od Yoshiego, więc tak właściwie jesteśmy zabezpieczeni z dwóch stron przeciwko różnym dziwnym rzeczom, które mogą się tutaj zdarzyć. Nikt więcej ruchu już nie ma, więc przełączamy się na turę przeciwnika. No i teraz przeciwnik. Będziesz atakował Kurlik Peach krytycznymi obrażeniami. No, mieliśmy ją przez chwilę z maksimum życia. Oj, to był błąd z twojej strony, że to właśnie spróbowałeś zrobić. ale też z drugiej strony uciekłeś przed nami, co troszeczkę nie jest fajne. No dobra, zobaczmy jak to w tym momencie, słuchajcie, pójdzie. Jak to, słuchajcie, wszystko zadziała. Nasz drogi Spawny musi się przenieść jak najdalej w tym momencie. Mario. Nasz drogi Mario, nie wiem czy go ruszać stąd, czy co ja mam zrobić tak naprawdę. Kurlik Peach sobie przesuniemy i przesuniemy również naszego drogiego Yoshiego. I nasz drogi Yoshi podejdzie sobie tutaj, w to miejsce i wyeliminuje tego nieznośnego kurlika. Super. Pozostał nam Mario, z którym nie mam pojęcia co zrobić, więc go przesunę troszeczkę bardziej do przodu, żeby ewentualnie kurlik, który się tutaj zespawnuje, żeby był w stanie co nieco więcej zrobić. A, to jest Walkiria. Dobrze, więc Walkiria będzie na pewno próbowała zaatakować pierwszą postać, którą zobaczy, która będzie jakoś tam, wiecie, zbliżona. Kolejna Walkiria. Naprawdę, Mario został w dość niefajnym miejscu, że tak powiem, ale okej. Jesteśmy coś z tym fantem w stanie zrobić, to znaczy jesteśmy w stanie w tym momencie Mariana troszeczkę bardziej przesunąć i jesteśmy w stanie naszej drogiej Walkirii nabić drobnego guza i to tak dość konkretnego guza bym nawet powiedział. Krytycznie. Trochę ją przesunęliśmy do przodu, ale trudno się mówi. I teraz, moi drodzy, Yoshi nie jest w stanie nic zrobić. Okej. Kurlik Peach, czy ty jesteś w stanie... Nic nie jesteś w stanie zrobić. Czyli... Moje pytanie brzmi, jeżeli Yoshiego przeniesiemy tutaj, to też nie jest w stanie niczego zrobić. Chyba że... Nie, nie jest w stanie nic zrobić. Dobra. Czyli musimy przesunąć naszą drogą kurlik Peach albo... Nie ta rura. Albo spróbować coś wykombinować. Poczekajcie. A, nie wejdzie kurlik Peach. Dobra. Musimy coś wykombinować, że tak powiem. I to będzie kombinacja alpejska, że tak powiem. I to taka konkretna kombinacja alpejska. Wyeliminujemy tą Walkirię. Przy okazji wyeliminujemy też tę tutaj osłonę. Włączymy sobie swoją tarczę własną. I to by było, słuchajcie, w tym momencie na tyle. Ta Walkiria nie jest w stanie podejść do kurlika, do naszego drugiego Spawniego. Nie jest w stanie nic mu zrobić, bo jest za daleko. Co najwyżej Mario może oberwać, ale jeżeli to jest, słuchajcie, ostatnia bitwa w tym rozdziale, to nawet nie mamy co tutaj się, wiecie, szczypać. I po prostu przenieśmy Spawniego, niech Spawni tutaj stanie sobie i zobaczmy jak to wszystko się zakończy. Bitwa zakończona. W 5 na 6 tur znowu wziąłem nieidealną grupę bohaterów. I tak jak mówiłem, zakończyliśmy ten rozdział. Super! Reunited! Bardzo się z tego powodu cieszę, że ponownie jesteśmy zjednoczeni i szkoda tylko, że cały ten rozdział musiałem tak naprawdę powtarzać od samego początku. Oho! Coś się stanie. Nie wierzę w to, że taka sielanka mogłaby trwać tak długo. To znaczy, że tak długo byliśmy w stanie eskortować Spawniego i nic się jeszcze nie zdarzyło, szczególnie, że Bowser Jr. nie był zadowolony po naszym ostatnim spotkaniu. Before we proceed, I want to remind everyone that keeping Spawny safe must be our top priority. Zanim będziemy kontynuować, chciałbym wszystkim przypomnieć, że utrzymywanie Spawniego w takim bezpieczeństwie, byciu bezpiecznym jest naszym najwyższym priorytetem. No one is to take their eyes off the Spawny for a single second. Nikt nie może spuścić Spawniego ze swoich oczu na chociażby sekundę. W tym momencie nikt nie patrzy na Spawniego. Kto go porwie? Albo gdzie się Spawni oddali? The very fate of Mushroom Kingdom depends on us returning him home safely. Los całego Muchomorowego Królestwa zależy od tego, czy powrócimy z nim do domu bezpiecznie. Muszę przyznać, że popełniliśmy pewne błędy, perhaps one or two, even mine. Nawet 2 lub 3 były moimi błędami. Mariusz się załamał, bo Spawniego nie ma, zapewne po lewej stronie. But now the Spawny is with us, we can't afford to let anything stand in our way. Right, Spawny? Jednakże Spawny jest teraz z nami, nie możemy pozwolić, aby cokolwiek się mu stało. Prawda, Spawny? Spawny? Spawny jest tam! Spawny został zahipnotyzowany i... Great, you guys spooked him. Well, don't just stand there, go get him. Cóż, przestraszyliście go. Nie stójcie tu tak, tylko ruszajcie za nim. Spoko, ruszymy za nim. W kolejnym odcinku... Bo w tym odcinku będziemy już kończyć, moi drodzy. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z serii Mario plus Rabbids Kingdom Battle wam się podobał. Mam nadzieję, że gra nie zgłupiej. Na przykład jak teraz wyjdziemy z niej, to nie każe mi powtarzać całego poprzedniego rozdziału, bo naprawdę bym się chyba popłakał, gdyby coś takiego gra mi w tym momencie odwaliła. Ale to już by był błąd ponad błędy, który tak bardzo sprawiłby, że zacząłbym psioczyć na tą grę, że sobie tego nie wyobrażacie. Ale w każdym razie mam nadzieję, tak jak już wcześniej wspomniałem, że kolejny odcinek z tejże serii wam się podobał. Zachęcam was jak zwykle do komentowania oraz ocenia moich materiałów wideo, a jak już ocenicie, czy to pozytywnie, czy też negatywnie, fajnie by było usłyszeć, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. Poza tym śmiało piszcie komentarze. Ja wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości, czy to komentarzem na komentarz, czy też odnosząc się do waszego komentarza w którymś z kolejnych odcinków z tejże serii. A jak na razie to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!